Jesteśmy w kinie Wolność w Szczecinku. Na pierwszym festiwalu, który mam nadzieję będzie odbywał się co roku. Zapraszam wszystkich, nie tylko z naszego miasta, ale również i z Koszalina, z Warszawy. Przyjeżdżajcie do nas. To jest bardzo ważna inicjatywa. Niepełnosprawni ludzie bardzo pięknie potrafią śpiewać, tańczyć, nawet i malować. I dzisiaj jest to właśnie przykład, największy na świecie. Z okazji Dnia Matki. Serdecznie na pierwszym festiwalu aktywności osób niepełnosprawnych. Ten festiwal jest tym razem dość szczególnym festiwalem, gdyż tym razem nosi nazwę Dzień Matki Niezwykłej. Dlaczego tak nazwaliśmy ten pierwszy nasz festiwal? A to dlatego, że tak naprawdę matka jest osobą szczególną w życiu każdego dziecka. Matka, mama, mamusia to jest tak naprawdę słowo, które bez względu na szerokość geograficzną, bez względu na język, rozumiane jest przez każdego. Wypowiadane jest często z ogromną troską, uwielbieniem, kojarzy nam się niesamowicie ciepło i dobrze. To, co jest najważniejsze, miłość matki i dziecka jest zawsze piękna, wzniosła i bezwarunkowa. Ale to ważne, żaden język nie zawiera słów, które wyraziłyby piękno, siłę i bohaterstwo kryjące się w matczynej miłości. Bo matka jest po prostu niezwykła. A teraz jestem tu, ludzi tu, a myśli takie dziwne. Nie możesz, jesteś piękna, młoda. Nie mam portfelków, sukni, co za szkoda. Lecz masz krzesną matkę i w dodatku wróżkę, która ma ze sobą czarodziejską różdżkę. Eta, hej, już to była dobrota. A kto to przyjechał? Suknia piękna, złota. Ach, na głowie dziadem, złoto na trzewiczkach. Kto to? Kto to? Kto to? Nieznana księżniczka! Co za piękna panna, grać w muzyce. Zaraz tę księżniczkę do tańca pochwycę. Takiej właśnie panny wciąż szukałem wszędzie. Ta mi się podoba, mam żoną będzie. Rozmaity program jest, począwszy od osób śpiewających. Przed wami Daria Adamczewska. Bardzo się cieszę, że tu dzisiaj jestem, że jestem dana dla was śpiewać i pewnie już się z każdą z pań, z mam nie spotkam, więc takie krótkie życzenia ode mnie. A że też tu moja po lewej, mojej lewej stoi, to wszystkiego najpiękniejszego, bo wam się po prostu należy. Słuchaj, mamo, dziś się czyim światem stałaś i na czyjejś drodze jesteś nowym Bogiem. I na pewno
skończąwszy nawet na akrobatach. Festiwalu jest oparta jakby o dwie tematyki. Jako że główny tytuł tego pierwszego naszego festiwalu brzmi Dzień Matki Niezwykłej, skierowany jest on do naszych mam, do mam naszych dzieci. Ma na celu ukazanie, czy wskazanie, czy pokazanie przez dzieci, w jaki sposób, dlaczego ta matka jest tak ważna i tak niezwykła, ile musi czasami włożyć pracy i trudu w wychowanie swojego dziecka. Z drugiej strony, poprzez to, iż artyści, którzy uczestniczą w niniejszym festiwalu, są to zarówno osoby ze środowisk związanych z niepełnosprawnością, jak i osoby spoza tego obszaru, ma na celu służyć integracji tak tych środowisk i pokazania, wyrażenia się przez sztukę i różne formy aktywności. Dla mnie olbrzymi zaszczyt, że zostałam tu zaproszona. Zostałam zaproszona też poniekąd dlatego, że pracuje tu moja mama i pomaga mi zrozumieć ten świat, który stawia tym ludziom olbrzymie bariery i nie jest im lekko, pomaga mi docenić to, co ja mam na co dzień. W związku z czym cieszę się bardzo, że dziś tu byłam, że dziś tu śpiewałam. Jeszcze zresztą będę śpiewać. Dziś się wiem, że zapłacę od miłości bogate. Wróciłam wczoraj świeżo z Warszawy, dziś zaśpiewać, dziś zresztą znowu wracam do Warszawy, ale było warto i czuję się jak w domu, więc bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i mam nadzieję na więcej takich przygód, bo jest mi to po prostu dobrze.
jestem członkinią zespołu Pasjonatki, w skład którego wchodzi jeszcze mój mąż, gitarzysta, oraz koleżanka Danusia Michnowicz. Razem z nią w duecie śpiewamy, natomiast mąż nam akompaniuje. Ciemna noc ta nad murami, świeci księżyc nad zmiarkami, żywo wietrze nad słuchami. Jesteśmy bardzo zadowolone, bo jeszcze wcześniej byliśmy zespołem, który działał w innym składzie i też występowaliśmy już dla dzieci niepełnosprawnych i uświetniałyśmy często ich różne uroczystości swoim programem. Jesteśmy bardzo zadowolone i polecamy się na przyszłość. Oglądam występy różnych artystów. Bajka kończy się dobrze, a oto morał. Zawsze lepiej być sobą, nie udawać nikogo. Niech ta bajka osłonił. Będzie dla ciebie przystrogą. Tato młody jak pan i mama w sercu. Osób niepełnosprawnych pod tytułem Dzień Matki Niezwykłej. Zapraszamy wszystkie dzieci na scenę, które dzisiaj z nami tutaj pięknie się bawiły. Która myślałaś o mnie pięknie, później pytałaś się i będę. Narodziłem się.
uśmiechnij się. Do końca naszego pierwszego festiwalu. Tą ostatnią piosenką chcieliśmy bardzo mocno jeszcze raz podkreślić tą istotną jakby dla nas kwestię, jaką jest Dzień Mamy, tak? To jest jeden z najistotniejszych świąt dla każdego dziecka. Tym samym jeszcze mamy jeden element bardzo, bardzo ważny. Taki gwóźdź nasz programu, ale nie będę na razie zdradzać. Jest to niespodzianka na koniec naszego festiwalu. Aczkolwiek w tej chwili chcielibyśmy podziękować naszym młodym wykonawcom. Ale za czym to uczynimy? Jest jeszcze jedna sprawa. Bardzo bym poprosiła do nas osobę, która, dzięki której pewne rzeczy się zaczęły. Osobę, która staje się dla nas inspiracją, która w jakiś sposób zapoczątkowała to wszystko, a my to po prostu kontynuujemy. Zapraszam pana prezesa Szkoły i Placówek Terapeutycznej Jasi Małgosia. Z tego też miejsca, z tej sceny chcemy podziękować za całokształt działań i możliwości, które nam pan prezes tutaj umożliwia i właściwie daje tak? Każdego dnia. Dziękujemy bardzo za wszystko i tym drobnym bukiecikiem składamy serdeczne podziękowania raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Jestem zaskoczony, wzruszony. Słuchajcie państwo, ja kiedyś w takiej półprywatnej rozmowie z panią dyrektor powiedziałem, że marzy mi się takie wydarzenie jak własny festiwal i chciałbym kiedyś coś takiego robić i zostałem tylko zaproszony po prostu. Także ekipa pani dyrektor Zborowskiej jest niesamowita. Wszystkim bardzo dziękuję. I cóż, do następnego razu. Ja myślę, że tutaj pan prezes jakby nie docenia swojej roli, bo tak jak powiedziałam na początku, jest naszą inspiracją, a inspiracja to jest bardzo dużo. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa dla pana prezesa. Drugą osobą, której bardzo chciałam podziękować, ja już osobiście, jest pani Katarzyna Górska za to, co tutaj się wydarzyło, za jej wkład, za to, w jaki sposób włożyła swoją energię, siłę, ten zapał i dała nam ten wigor wszystkim. Chcieliśmy bardzo, bardzo mocno podziękować. Pani Kasiu, serdeczne podziękowania w formie takiej chociaż drobnej niespodzianki. To dla mnie wielka przyjemność, drodzy państwo, bo naprawdę uwielbiam takie różne niesamowite momenty, gdzie ludzie się łączą, gdzie możemy pokazać właśnie, jak wiele możemy. Jak wiele możemy z dnia na dzień. I naprawdę myślę, że ci wszyscy ludzie, którzy tutaj dzisiaj z nami stoją, będą stali z nami jeszcze nie raz, ale na wyższych scenach. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu imienia Jana Brzechwy w Szczecinku. Czy ktoś jest z nami? Przekażemy. Wesoły tabor, świat rusza. Pędrówki ze z nas nie ostudzi. Parskanie koni serca wzrusza. I znowu dusza się raduje. Cygański los znów wrócił kości. Dzisiaj obiecuję, bo wydać wam tej radości. Opa! Dzień dobry! Dzień dobry kochanym publicznym w Szczecinku. I bardzo przepraszam, że dzisiaj tak w małym składzie jesteśmy, ale powiem szczerze, wypadło tak nam taki wyjazd bardzo pilny dla moich pozostałych członków zespołu. Ale wiecie państwo, dlaczego jestem? Bo kocham was, kocham Szczecinek, kocham młodzież, kocham moją publiczność. I jeżeli, jak rozumiem, to mój menadżer, bo od wielu lat, nie wiem czy wiecie, ale Marcin Kaliesiek był moim menadżerem, prowadził Ternerom'a, to my zaczęliśmy razem, wiele imprez wspólnie wymyśliliśmy, wiecie państwo, nawet napisał mi piosenki, które dzisiaj zaśpiewam jedną, wziął Bogdan, potrzebuję, żeby Ternerom'a zagrało dla
moich kochanych dzieci. Jestem, bo was kocham. Wiem, że i wiecie, co jest najważniejsze, że was nie da się uszykać. Wy jesteście najwierniejszą publicznością, mówię o młodzieży. Wy nie potraficie udawać, wy jesteście naturami. Za to was bardzo, bardzo kocham. Terny Roma! Będzie wam się szczęście dłużyć. Chodźcie! Jarzębino czerwona, któremu serce mam dać. Chodźcie na dół! Jarzębino czerwona, biednemu sercu grać. W zielonym gaju ptaszki śpiewają. Ptaszki śpiewają. Chodźcie! Pod jaworem. Chodźcie, panowie! Nie chcę powiedzieć, zagrałem kiedyś koncert z wielkimi gwiazdami z takiego formatu, pierwszych z orgazmów. Chodźcie do mnie! I tam wszyscy mówili o niepełnosprawności. Mili państwo, byli przyjaciele, drodzy koledzy, przyjaciele, młodzież. Dla mnie osobą niepełnosprawną to nie jest ta, która chodzi o kulach czy jeździ na wózku, a niepełnosprawną osobą jest ta, która nie potrafi kochać drugiego człowieka. Do nas. I teraz ole! Ole! My cyganie, spędzimy razem z wiatrem. My cyganie, znamy cały świat. Panie prezesie, panie mecenasie. My cyganie, wszystkie gramy, a śpiewamy z wami tak. O! Ja bardzo dziękuję, że mogłem dzisiaj naprawdę wspaniale spędzić z wami miły chwilę. Dziękuję z całego serca prezesowi, ludziom, którzy przyczynili się... Poczekaj, chleb mi zabierasz. Spokojnie. Jak wolny nie chcę iść spać. Więc kochani, ja chcę podziękować z całego serca, że mogę być z wami. Ja czuję się tutaj jak ryba w wodzie. Z wami właśnie, z młodzieżą, osobami, którzy potrzebują nas. Dlatego dla was z całego serca pracujemy, robimy, żebyście czuli się inaczej, bo jesteście tak samo jak mi. Za to was bardzo kocham, dziękuję panie prezesie. Wszyscy, którzy pracowali przy tym, żeby powstał pierwszy festiwal, myślę właśnie, taki cudowny, który integruje tak niesamowicie. I też ja jako Rom się czuję bardzo taki dowartościowany, że jestem kochany i szanowany. Dobrze, dostajesz mikrofon. Dziękuję z całego serca, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Wielkie oklaski, drodzy państwo. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę nie uciekać, proszę nie uciekać. Jeszcze taki drobny podarunek od nas. Na wielką ścianę oczywiście. Mam nadzieję, że znajdzie się takie małe miejsce dla naszego pięknego cudeńka. Jesteś kochaną. Zeszka, Adam. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie. Wielkie brawa. Dziękujemy zespołowi. Dziękujemy wszystkim za takie liczne przybycie. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Do widzenia. Do zobaczenia za rok.